Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj odkleimy sobie naklejkę. Jak wiecie, naklejka na szybie nie jest już potrzebna. Śmiało możemy ją odkleić, żeby zwiększyć widoczność szyby oraz uatrakcyjnić nam punto. Punto się jeszcze trzyma. Użyjemy sobie do tego nic innego jak ciężkiego sprzętu. Opalarka Parkside. Była ona już w naszym filmie wcześniejszym. U góry widzicie odnośnik do filmu. Zobaczymy, czy dzisiaj da radę. Podgrzejemy sobie naklejkę z obydwu stron i zerwiemy sobie ją. Mamy odpowiedni nożyk, więc zaczynamy. Dobra, teraz od środka średni dostęp. Sprawdzę temperaturę. Jest ciepło. Nie wiem, jak bardzo musi być rozgrzana. Dobra, myślę, że wystarczy. Nożyk. Mamy taki oto nożyk do szyb. Ostry. Spróbujemy. Musimy jakoś tak od góry. Schodzi, ale jeszcze tak jakby zostawało delikatnie. Ja bym to jeszcze nagrzał, bo zanim byśmy ten nożyk odtegowali, no to czas minął. Ostygnie. Jeszcze trochę. Spróbujemy. No, nie zeszła za jednym zamachem. Śmierdzi ten klej. Kurde, się zaraz zacząć zimę. Żeby ten klej usunąć, mamy rozpuszczalnik, szmatkę. Pozostałości kleju musimy zniwelować, usunąć właśnie rozpuszczalnikiem. Elegancko. Nie ma nic. Udało się. Nic nie ma. Szybka akcja, tylko musimy mieć opalarkę. Mamy akumulatorową opalarkę, więc nie jest tak skuteczna jak taka sieciowa, ale udało się. Klej usunęliśmy rozpuszczalnikiem i szyba jest czysta. Także jeżeli poradnik Wam się podobał, subskrybujcie kanał bezawaryjnie. Czekajcie na kolejne produkcje i do następnego odcinka. Pozdro!